Czytałem wasze komentarze pod ostatnimi odcinkami z GTA 4, że nagrywam je z live'ów, że podczas live'a rozmawiam z widzami, nie skupiam się zbytnio na grze. Wiem, że to może być takie inne i może dla niektórych nawet niefajne. Fajniej jest grać w niektóre takie starsze gry, które już dobrze znamy. Razem z wami robimy coś razem, podczas gry jakieś wrzucacie mi pomysły i tak mi jest po prostu fajniej do tej starszej gry wrócić. W końcu znamy ją dobrze, no i wiemy co zaraz się wydarzy, a tak jak ktoś jeszcze jest dodatkowo, zawsze jest przyjemniej. Zapraszam do pozostawienia łapy w górę i subskrypcji razem z dzwoneczkiem w zestawie. Bardzo proszę, zapraszam do oglądania. Mówię na to, idziemy się napić czy nie idziemy się napić? No właśnie, kurczę... Dobra, idźmy na dobry początek, możemy iść się napić już z samego ranca, bo dopiero co Niko wstał, chociaż chyba jest noc. Nie wiem, tu działają okna? Zakryte, kurde. Dobra, nieważne, idziemy. Niedługo pewnie będziemy mogli się przebrać, nie? Także siema Kosa, witam cię. Dobra, i tu jest moja fura, pamiętacie w poprzednim odcinku? Tak, jest noc, niestety. Pamiętacie w poprzednim odcinku? Zdobyliśmy sobie kurwetki. Wow! Zobaczcie na to. Elegancko. Jedziemy po Romana. Jedziemy się napić. Kurde, szkoda mi trochę tej korwety, ale jeszcze zdobędziemy jakiś fajny samochód kiedyś tam. Czy to Sultan tu stoi? Nie, to nie Sultan, niestety. No ale korwetki będzie szkoda. Będzie szkoda troszeczkę, bo to jest dobre... Dobre autko, szybkie i no ciężko jest tak znaleźć od razu, nie? Dobra, czas zalać herbatkę, standardowo. Mój jedyny kuzyn, nie licząc pozostały. Świetnie. Nie wiecie co? Szkoda mi tej fury jednak. Odstawimy ją i pożyczymy inną. Jak ty streamujesz, jak prądu nie ma? Jest prąd, u mnie jest akurat, ale wiem, że są wichury straszne. Z tym, że akurat w mojej okolicy te wichury obchodzą jakby dookoła czy coś. Także spokojnie. Nie, wiecie co, korweta jest za fajna, ja nie chcę jej tracić na takie akcje. Odstawimy ją na parking i pójdziemy na piechotę się upić. Co wy na to? Czy u mnie pada śnieg? Padał śnieg, ale wiesz co, zaczął padać później deszcz i taka ciapa się zrobiła, jest nieciekawie. Dobra, będziemy musieli się napić ostro. Siema Brabus, Elonigan. Siemanko. Najadłem się. No dobra, to teraz idziemy się napić. No jak się najedliśmy, to nie powinniśmy się tak szybko upić teraz, nie? Tak podobno je. Tak podobno ma być, nie? Zobaczymy. Są te wichury, to może mi rozłączyć streama, kurczę. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, bierzemy, tu jest sportowa furka. Moja korwetka stoi sobie pod chatą. Zabieraj, ej, Niko. Niko, wsiadaj. O. Teraz nagle przez chwilę nie jest pijany. Brabus, tak, ty jesteś ostatnim subem. Ej, gdzie? Czekaj na Romana. Będziemy, zobaczcie, teraz Roman musi wsiadać do samochodu i nagle przestał być pijany na chwilę. Musimy zgubić policję. Kurde, ciężko jest. Postać mi sama skręca samochodem, no. Jest dziwnie. Musimy do radiowozów wsiadać, żeby zabierać te shotguny, nie? Wiemy już, gdzie są granaty. I te granaty też będziemy podnosić. Żeby szybciej wykonywać misję, oczywiście. Ops, ops, ops. Korweta nie jest taka rzadka w tym GTA, mówisz? Zobaczymy. Znaczy, już ją dwa razy spotkałem, odkąd gram. Więc może rzeczywiście aż taka rzadka nie jest. Shit! Jest ciężko się poruszać w ten sposób. Tu chyba nie ma widoku pierwszoosobowego, nie, dopiero to w piątce wprowadzili. No, gdzie mnie widzą niby? Jadą Brabusem. No to jest taki też Mercedes. Jest ta marka, odzwierciedla Mercedesy z realnego świata. O cholera. To nie ucieknę o policji, będzie ciężko. Siema Maksio, dziękuję, ciebie też miło widzieć. Dobra, spróbujmy na plażę.
Uciec, to jest plaża w Liberty City. Musimy tutaj troszeczkę sobie drogę utorować przez tych ludzi. Ale Niko pijany, no właśnie mocno się uchlali, kurczę. Ale zaraz wyjedziemy ze strefy. Powinniśmy ich zgubić. Policjantów, nie? Uwaga. O, samochodowi się nie podoba to, że tak brzydko jeździmy. I tam radiowóz. Wyszli chyba z radiowozu. Cudownie jeździć ludzko. A dziękuję, wiesz co? Bardzo dziękuję. O, chyba już wszystko w porządku. Już ten. Odtajają. Dobra, jedziemy. Jedziemy. No nie. O, już powoli wraca do normy, ale jeszcze samochód mi sam skręca. No, poważnie! No nie, za co oni mogą mnie gonić? Przecież nikogo nie zabiłem. Czy widziałem twoją poradę odnośnie... wiesz co, nie wiem która dokładnie. Nie wiem jaki masz nick na YouTubie. Czytałem tam kilka porad, ale... wow, kierownica to nie wiem czy to jest dla mnie, wiesz? To jest jednak kawał klamota koło biurka, tak jak zawsze uważałem. Fajna zabawa, ale kurde. No co jest, nie mogę skręcać w prawo, czy jak? Dobra, pyk. O, świetnie, samochód się jeszcze skończył. No dobra, to musimy zabrać. Patrzcie, jaka długa misja. Żeby się upić tak długo trzeba, nie? Jazda pod wpływem wódki, mówisz? Nie, to ja myślę, że na to nie zwracają uwagi policjanci. Czy przechodziłem wcześniej GTA 4? Tak, przechodziłem. Nie przechodziłem, tylko... jak się nazywa ten dodatek? Lost and Damned? Tak, tego dodatku nie przechodziłem. Jakoś nie rają mnie motocykle. Co? Czemu tak dziwnie się skręca? On jeszcze jest pijany? Nie wierzę w to. A czekaj, a może jakby policję... może możemy go odstawić? Jak na skoni policja? Nie ma żadnych tutaj tipów, że... odstawimy Romana. Jezu, ej, no dalej prowadzi źle, no serio? Już wytrzeźwiał. Okej. Dobra, spoko. No tak i... co teraz to... dobra, zapisujemy i gitarę. Jedziemy stąd. O! Policja przestała mnie gonić. Dobra, no to jedziemy do Vlada, a potem pojedziemy do małego Jakuba. O, i Niko wytrzeźwiał. Wcale nie musieliśmy czekać, aż policję zgubimy. A to jest GTA, stare dobre GTA 4, no. Tutaj niektóre rzeczy są po prostu łatwiejsze. Dobra, zajeżdżamy do Vlada. Jesteś w Ameryce, nie w Rosji. No kurde, pewnie. Hey, Mickey. Glass of water. Glass of water. O? Tylko szklankę wody? Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, gorgeous, no. Okay. I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You are a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then, that I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat wizard who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Fauci. Offended him. Okay. I think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that fair. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very angry with you. And aha. Okay. I knew we would understand each other.
once I put it in this simple way. Now, spoko. Go wait for him at the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Aha, okej, okay, spoko. Wygląda dzisiejszy odcinek sportu po popachy, jak się obraca każdy. No tak, wiesz co. Wiesz co, to nie ma znaczenia, czy tryb symulacyjny w Fordzie, czy zwykły tryb. I tak mnie obracało na tej kierownicy, więc to, kurde. Kwestia przyzwyczajenia, myślę, że te kierki, to jakoś to poszło lepiej. No, jedziemy teraz, niedługo prawdopodobnie rozprawimy się z panem Vladem. Bo u niego robiliśmy sobie kilka misji i właśnie cały czas Niko nie lubił Vlada. Iwan ucieka, okej, okay, właśnie go okradł Romana i teraz musimy go kropnąć. Czy on jest, jak myślicie, przebijemy mu oponę, czy coś się stanie? Chyba jest kuloodporny, czyli jest oskryptowany. Możemy go spokojnie ścigać. To dziwne jest takie, nie? Ale będąc doświadczonym graczem wiem, że kurczę, nie warto tracić amunicję, bo jego pojazd jest kuloodporny w tym momencie, albo moje pociski prześwitują przez jego pojazd. Więc pościgi tutaj niestety tak wyglądają. Czasami w grach jest tak, że jedziemy za jakimś pojazdem i ten pojazd dopiero po jakimś czasie staje się śmiertelny i możemy go zatrzymać. Tak, a tutaj wszystko jest oskryptowane, ta ciężarówka, która nigdy się nie pojawia w tej okolicy, nagle sobie tutaj wyjechała, nie? Przecież przesunę się trochę, bo napisów na wideo. Tak, zaraz się przesunę, spokojnie. Dzięki Milanista za uwagę. Na pewno się innym też przyda. O, świetnie! Czytaj. Tak, powtarzamy. Przesunę sobie kamerkę tylko szybciusio. O, i fantastycznie, nie? No, jest git. Dobra, wiecie co? Żeby go tak lepiej mieć na celowniku, weźmiemy sobie moją korwetę. No po co się ona tutaj jest? I na pewno teraz go nie zgubimy, nie? Tą korwetką sobie pojedziemy. Siema Marek Rambo. 15 minut minęło i już fail. No kurde, dopiero 15 minut, to wiesz... Trochę musieliście poczekać na tego faila. Ja myślę, że to i tak niezłe osiągnięcie w moim wypadku. Dobra, i teraz będziecie widzieć dobrze już tekst, nie? Nie będzie problemów. No tak jest, ja tego tak wszystkiego dobrze... Nie widzę, wiecie. O dobra, i patrzcie, jak się do niego zbliżę, nie? On jest nieśmiertelny, nie da się go zatrzymać. Ty, czekaj, ja mam pomysł. A co się stanie, jak pojedziemy sobie na przykład tutaj? Niedokładnie za nim, bo wiemy, że on już pojedzie tam koło, nazwijmy, tej bramy brandenburskiej. Koło tego ronda, gdzieś tam pojedzie. W zasadzie możemy sobie tutaj myk. Nie? I wiemy, że pojedzie tu. Możemy się od niego troszeczkę oddalić, nie za daleko. O, a tu jest ta już ciężarówka, widzicie? Już czeka. Kurde, co lucek to lucek, nie? Także widzicie, jest oskryptowany, no nie ma opcji. I nie możemy go zepchnąć, on jest teraz... 3000 ton waży teraz, nie możemy go zepchnąć. Patrzcie jak zapieprza. Ten Ruiner by... to nie, niemożliwe jest. Ruiner by nie dał rady tyle jechać. O! Ziom! Dobra, gra myśli, że ja nie mam teraz broni, ale uwaga! Ja mam broń! Bo ja sobie ją znalazłem! Cyk! Zrobił to po ludzku. Kurczę, a co się będę starał, nie? Czekaj, jak tu się wsiadało do tej drabinki? O, już mam! Teraz musimy wyciągnąć shotguna, bo chyba mam jeszcze tam... Mam! Jedną amunicję, jedną rundę, chyba tak się to powinno mówić. Dostał grubo. Teraz w plery. Stój! Nie, jest teraz chyba kuloodporny, więc... A, i teraz będziemy mogli chyba wybrać, czy go zamordować, czy też nie. Bo Iwanowi kazał zamordować tego. O, teraz będziemy mieli elementy parkoura, zobaczcie. Ja tak w grach... Tak jest w grach, no tak jest w grach, że można sobie ułatwiać niektóre rzeczy, co? Dobra, i teraz musimy być tu za nim. Zawsze się zastanawiałem, jak ten Niko się tutaj mieści pod tym, że on tam głową nie zahacza, nie? Ani nic. I teraz... Uwaga!
Dobra. Jakbyśmy go złapali, to byśmy mieli opcję wyboru, czy go zabijać, czy nie. I potem to by miało jakiś tam mniejszy czy większy wpływ na to, na ten rozwój fabuły tutaj. Raczej mniejszy niż większy, więc... Przy sobie nie miał nic, niestety to nie Assassin's Creed, nie wypadło z niego nic fajnego, więc... Czy byłem kiedyś w Zamościu? Nie, nie byłem. O właśnie, tutaj chyba można było tak spadać, że się obijało o ściany i się nie zabijało. Ach, kurde. Nie udało mi się to dobrze zrobić tego. Ej, właśnie, zabiłeś go, no trudno. Po coś mam te bronie, ale nie użyłem granatu do tego, także możecie być dumni, że nie zginął od granatu. I tak trzeba przyznać... O, mam 4 granaty, zobaczcie. I tak trzeba przyznać, że długo się z nim bawiłem, prawda? Dobra, wsiadamy do jakiejś fury i jedziemy po granat, bo tutaj niedaleko są granaty. W GTA 4 zawsze nie podobało mi się to, jak się kamerę obraca tutaj. Ja tak dziwnie. W samochodzie ok, ale jak się biegnie postacią, zdecydowanie jest to zrypany. I dopiero gra się fajnie, używając pada. Wtedy tą kamerę dobrze się obraca, nie? Lucek ma kosę, oczywiście. Mówisz, że karma wraca, że go zabiłem? No... Ja wierzę w coś takiego jak karma i myślę, że Niko oberwie. Zobaczymy. Czy będzie odcinek z modelarstwa? Raczej liczyłbym na live'a z modelarstwa. Muszę pozamawiać sobie rzeczy. Będziemy robić live'a. Pewnie, że tak. Na live'ie fajnie się składa te modele. Dobra, jesteśmy koło tej wielkiej fontanny. I tutaj jest granat. Dodatkowe chyba 5 granatów. Jak będziemy sobie tutaj co jakiś czas przyjeżdżać, to będzie spoko. No właśnie, ja zastanawiałem się, jak tutaj... No bo zobaczcie, jak mamy na przykład pistolet, biegniemy do przodu i chcemy kamerę tak zmienić, to ona się jakby centruje, tak? Ja na przykład przesunę kamerę w lewo, w prawo i ona się centruje. Jest to strasznie głupie, nie? A jak biegniemy na padzie, to my nawet nie możemy się kamerą obracać, bo musimy na przykład trzymać jeden przycisk od biegania, go tapować cały czas. Chyba straciłeś korwetę. No. Na to wygląda. Trudno. Będziemy musieli znaleźć inną furę sportową. Okej. Okay. Mamy. Mamy teraz... 7 granatów teraz mamy. Wow. No to będziemy mogli pozabijać troszeczkę. I wsiadamy do środka. Jedziemy. Wow. Ty. Co on robi? Ja nacisnąłem F, a on się zaczął cofać. Dobra. I co tu mamy za radio? Genre, Liberty City Hardcore, Massy... O, to jest nasze ulubione radio. Rasta. Siema, Matsmat, witam cię. Przylegnął na ludzkie rzeczy odcinek o twoich słuchawkach. Wiesz co, właśnie myślałem o tym, żeby robić recenzję o słuchawkach. Ale słuchawki mają to do siebie, że ciężko opisać ich dźwięk, jeśli nie miało się bardzo wielu modeli, na przykład testowych. Mógłbym użyć moich monitorów studyjnych jako takiego modelu bazowych słuchawek do, powiedzmy, oceniania dźwięku innych słuchawek, nie? Czyli na przykład odpalam sobie te słuchawki i potem zakładam drugie, żeby porównać, że o, tutaj jest bas na przykład mniej soczysty, albo bardziej, albo te są lepiej wygłuszone, a te nie. Ale jest też bardzo dużo różnych słuchawek i to naprawdę musiałbym być niezłym audiofilem, żeby mieć tam wszystkie rodzaje słuchawek, albo przetestować wszystkie rodzaje słuchawek i wiedzieć, jakie są profile dźwiękowe i zapamiętać się na słuch, powiedzmy. Więc to jest bardzo trudne, żeby też tak ocenić. Mógłbym ocenić na przykład słuchawki pod względem tego, jak się fajnie na przykład na nich gra, jak się słyszy te bas, jak one wygłuszają, nie wygłuszają. Oczywiście mógłbym to zrobić i swoimi słowami własnymi opowiedzieć o danej tam parze. Ostatnio właśnie dostałem też słuchawki takie bezprzewodowe do telefonu i też mógłbym je przetestować, są świetne, zajebiste. Bardzo fajny basik daje, a są douszne. Nie spodziewałbym się, że tak słuchawki mogą fajny dźwięk dawać. No ale myślałem o tym. Zobacz, zastanowię się. It's Nico. Nico. Yeah, my bliss. Odd last night, you know. Balanga wczoraj? A, okej. Szybko zszedł. Hey.
I'm to my man Roman. Roman? He's okay. He's okay. Still waiting for his big break, eh? Big break. Sure. I promise I'll comfort to a fool in an acre. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Aha. Anyway, let's go for a little drive. Na przejażdżkę, okej. Okay. A jaką furą? Czy będzie jeszcze stream z GTA 5 na PC o prawie miesiąc temu? Miesiąc temu był stream na z GTA 5 na PC? O kurde. Nie no, chyba nie. Mi się wydaje, że wcześniej jakoś był. No graliśmy chyba w piątkę razem. Chyba poza streamem ostatnio jakoś. Pod koniec roku wyjdzie ten Farming 19, mówisz? No bardzo prawdopodobne, bo teraz właśnie powinien wyjść. Farming 17 będzie miał już ten, 2 latka, w grudniu. Więc tak, Rasta. Yeah, Rasta. Musimy mieć odpowiednią muzyczkę tu włączoną. On cały czas się zaciąga, słuchajcie, takie... Litu Jakuba. Trochę popaliłem mocno, wiesz? Nie ufa samemu sobie, trochę popieprzył mu się mózg, świetnie. Jako święta było grane na PC, okej. Okay. No ja wolę grać na PS4, bo kurde, wiadomo, nie? Wjedź do tylnej alejki, okej. Okay. Bo kurczę, na PC-cie to sami wiecie, jaka jest sytuacja. Na PS4 większa satysfakcja jest na playce. No, odbieram. Okej. Okay. Wykończy. Dobra, spoko. Dwóch typa i musimy ich wykończyć. Zabij handlarzy narkotyków. Taka tam typowa robótka codzienna, nie? Dobra, pozbieramy od nich bronię, bo trzeba. Wstrzykuje się marihuanem, tak. Marihuanem się wstrzykuje, to jest prawda. 100 legit. Wsiadamy do auta i ciemno jest w GTA, nie? Zobaczcie, niby dzień, a tutaj w cieniu jest ciemno. Ja ustawiłem sobie kontrast właśnie na większy, żeby te cienie rzeczywiście były cieniami, a nie takimi jakimiś szarymi poświatami czy coś. Okej. Okay. Siadamy, jedziemy. Liberty City to normalnie. Dobra. Meadows Park. Meadows Park. Ty, już się dymi samochód! A nie! Ja się zastanawiam, czemu samochód jest zepsuty, ale zwróćcie uwagę na to. To nie samochód jest zepsuty. To ja kupiara, a tutaj mamy otwartą szybę. Z drugiej strony mamy zamkniętą. Jakbyśmy mieli z drugiej strony otwartą, to też by dymek wylatywał. Zapomniałem już o tym całkowicie. Dobra opcja. Fajne są takie małe detale w grach, nie? Takie szczegóły, które naprawdę cieszą. GTA właśnie z tego słynie, seria GTA, że od początku do końca każda z części miała tam jakieś detale, które na swoje czasy po prostu cieszyły, nie? Patrzcie, jeszcze maska do nas dojechała. Ol piękny Dukes. Dobra, musimy tu zrobić akcję. A tak się składa, że mam granaty. I... Ale shotguna nie mam. Dobra. Pyk. Rozwalmy to miejsce w pył. Dobrze. I... Okej. Okay. Teraz... To jest taki teraz samouczek troszeczkę. Jedna z niewielu misji, które będziemy prowadzić w pomieszczeniach chyba, tak coś myślę. Wybijaj się szyba, bo ja chcę tam granata rzucić. Uwaga! Wszyscy jak uciekają! Dobra, jeszcze dwóch tam zostało. Chodźcie jak uciekają od granata.
Wow! I po to się właśnie zbiera te granaty, nie? Nie mogę tu wskoczyć przez okno, no nie. Luce Krambo. Pewnie ten. Zabij ostatniego handlarza. Nie było ich tu za wielu. Jeden strzał. A nie, jeszcze będzie taki, taka misja w budynku. Będziemy wchodzić do takiego wieżowca i tam wszystkich zabijać. Pamiętam. Coś takiego było. Nie wiem, czy to będziemy robić Nickiem, czy w The Ballad of Gaetony, już nie pamiętam. Gdzie tam? Po co mi apteczka, chłopczyk? Ja tutaj pełny jestem. One shot, dokładnie. Wsiadamy do Rasta auta i jedziemy. Chyba będziemy musieli poznać tutaj niedługo też siostrę Jakuba, ale to jak Niko wpadnie w jakieś tarapaty, z tego co kojarzę. Batman szczęśliwy. Batman. Kijowici handlarze. No bo to taki. To był taki samouczek teraz, no. I dlatego to tak niby Kijowo. Rasta Mobil. Będziemy tak na niego mówić? Rasta Mobil? One shot, one kill. Była chyba kiedyś taka misja w Call of Duty, no nie? One shot, one kill? Czy jakoś inaczej się nazywała? W Modern Warfare? Czy jakoś tam tak było? Coś takiego było. Chuck Norris umiał GTA 4 odpalić na full detalach na Nokii 3310 w dniu premiery, ta. A do tej pory tak się delikatnie przycina gdzieniegdzie GTA 4. No kurde, wyjazd stąd! Tu Rasta Mobil przyjechał, poza tym mamy tu pierwszeństwo, no o co chodzi? Siema Mesjasz. Siemka. See you later. Dobra. No i mamy Jakuba odstawionego i wykonana misja. Jakub powiedział, że jesteśmy spoko. I teraz trzeba koniecznie sprawdzić, jak Rasta Mobil poradzi sobie z huśtawką, z nieokiełznaną huśtawką. To bardzo ciekawe. Musimy to koniecznie zbadać. Ja myślę, że Huntley Sport byłby dobry na huśtawkę. Co to za słuchawki, Lusek? No chyba będę musiał zrobić oddzielny odcinek o tych słuchawkach. Dostałem je, wiesz? Razem z Need for Speedem Paybackiem. One są takie specjalne, to jest specjalna wersja Need for Speed. Bardzo spoko są, trzeba przyznać, mega. A założyłem je dzisiaj wyjątkowo, dlatego że będę grał w PUBG'a. No i do PUBG'a one są dobre, bo wygłuszają otoczenie. Patrzcie, co tu jest. Wyjazd! Musimy dojechać na huśtawki. Dobra, ciśniemy i hops. Zobaczymy, co się stanie. Nie, teraz źle podszedłem do tego. Odpowiednia muzyczka, kurde. Nie ma co. Ty, kurczę, czy tu można było? Chyba najlepiej to... jakąś stalion najlepiej tutaj podjeżdża pod to. Ten coś nie chce, kurczę. A może tyłem? Ty, no co mi tu po nodze chodzi? What the fuck? Coś mi tam po nodze chodzi. Co mi tu po nodze chodzi? What the fuck? No sakra, coś mi po nodze chodzi. Ale nie widać tego. A co, wiesz co, dokończymy napad na pewno. Ja muszę zdobyć kasę na tym. Tyłem? Dobra, spróbujemy tyłem w takim razie. Pająki mi po nodze chodzą. Coś mi tam łaskocze, ty. Ale tak... Ej, jest złomek! Bierzemy złomka zaraz. Tylko policji tu pełno jest. Teraz ogarniemy. Dobra. Właśnie! Wow! Poleciał! O kurde. Nie wiem, co jest lepsze. Latanie tymi samochodami, czy potem obserwowanie zniszczeń. Kurde, tych samochodów. Co się z nim stało? Czy jesteście w stanie ogarnąć to? What? Ja, te zniszczenia są kozackie w tej grze, trzeba przyznać, nie? No dobra, chodźmy sobie teraz, tutaj mamy Staliona. Stalion chyba dobrze podjeżdża, tylko żeby tu policji nie było nigdzie. Gitaria. Dobra, spróbujmy w takim razie Staliona. Panie, bezwypadkowe! Kurczę, pewnie, że tak. Ja myślę, że niedługo gdzieś tam się pojawi na jakimś Otomoto albo Allegro. Huntley S. Wersja z 2008 roku.
Przeżyjemy to czy nie? O nie, 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 tylko nie tu! Co? What? Jak on to przeżył? Przecież to jest widzieliście? Co? No nie, tylko połowa zdrowia mu uciekła. Nawet ma więcej jak jedno HP, to jest dziwne. Sorry cousin, nie mamy teraz czasu. Yo. Oh shit. Ty no jak on to zrobił? Musimy teraz zgarnąć furę, ale wiecie jakiś sposób, żeby podczas wylatywania z huśtawki, wyskakiwania z huśtawki nie wylatywać z samochodu, bo wiecie, że coś tutaj takiego jest, że jak się uderzy przodem samochodu w jakieś miejsce, to może wylecieć przez przednią szybę, powiedzmy, nie? No, a jak właśnie ustawimy się tyłem samochodem do tej huśtawki, to powinno... To nie powinno nas wywalić z samochodu, nie? Przynajmniej jest to chyba mało prawdopodobne. Przed chwilą tak robiliśmy i z Huntleya na przykład mnie nie wywaliło od razu. Ty no, urwało mnie konkretnie, ja nie wiedziałem... Ja już myślałem o tym, jaki samochód spod szpitala wziąć i tak dalej, a tutaj się okazało, że Niko Bellic to jakoś przetrwał. Czekajcie, gdzie to było? Tu chyba. O, to jest dobra nutka. Kojarzycie ją? Lucek Małysz. No poleciał, kurde, Niko Bellic. No dobra, to spróbujmy tej nowej taktyki. Próbujemy tyłem, o tutaj się ustawić pięknie. I i uwaga. 3, 2, 1. Ty, za co mnie policja? Aha, bo chyba tam przechodnia przejechałem. No nie, co ty robisz, gościu? Musimy mu pogrozić trochę. Chcesz się bić? Yeah, boy! Yeah, boy! Wyciągaj pałę! Dobra, tego trzeba zabijać niestety. W GTA 5 można nie zabijać. Dobra, uwaga. Dawaj, Niko, uciekaj przed policją. Uda się. Siema, Grzecho. Nowy subskrybencie. Widzę, że kupiłeś suba. Świetny, dzięki. Uwaga. Przejechałem tego policjanta, czy nie? Żyje jeszcze, ale uciekł. Dawaj. Nie. Spaduwa, ty coś nie tak jest z tym hamerem. O, a jeszcze tak można... Zabiło go. Jeszcze można było tutaj tak, nie? Woo! Trochę stunigować samochód tutaj można było w ten sposób. Wow! Oh, shit. Poleciałem, ale chyba nie wysoko. No nie, no rzeczywiście te zniszczenia są kurde nieziemskie w tym GTA. Zablokowane mam chyba jedno koło z tyłu, to na pewno. Samochód zachowuje się dziwnie teraz. Ej, ale słuchajcie, jaki obniżony dach mam, super. Przypomina mi troszeczkę Need for Speeda Carbona teraz. Taki tuning, nie? Świetnie to wygląda, podoba mi się.